Witajcie przyjaciele. Dzisiaj jadę nad jezioro. Zobaczymy, co tam się uda wyciągnąć. Szczerze mówiąc, nie robię sobie zbyt dużej nadziei. No ale próbuję. Bez tego wyników nie będzie. Startuję. Ja już zasadniczo jestem gotowy. Słuchawki wodoodporne. Wykrywacz przygotowany. Pogoda jest naprawdę, mówię wam, petarda dzisiaj. No nie wiem, jeszcze wczoraj, przedwczoraj było zimno jak diabeł. Dzisiaj jest cieplutko, aż chce się wejść do tej wody. No, zdaję sobie sprawę, że ta woda na pewno nie jest za ciepła, ale mam grube skarpety. Myślę, że chwilę w niej wytrzymam. Teren dosyć trudny. Trochę krzaków. Ale daleko do wody nie jest. Kurczę, aż strach wejść tutaj. Chyba trzeba będzie poszukać jakiegoś innego miejsca, bo tutaj za duży ten muł. Trochę się boję, że utknę w nim. Dobra, zobaczymy z innej strony. Ruskiego wojennego karabla nie widać na wodzie. O, tu jakby trochę lepiej. No i sprawdzamy, co tu będzie. Mam tu dużo sygnałów w jednym miejscu, ale wygląda na to, że to jakieś śmieci, prawdopodobnie gwoździe albo inne rzeczy. Ale zobaczymy, co to jest. No tak. Jakieś kawałki polmosików. Jakiegoś sreberka. Nic ciekawego chyba więcej. Trochę strach tutaj grzebać w tych śmieciach, bo niestety szkła się zdarzają. Więcej nic nie ma. No i co? Tym razem kawałek starego sztućca. Pewnie z jadalni w tym ośrodku wczasowym. O, strasznie brudny. I strasznie stary. Trzeba będzie go dokładnie obejrzeć w domu. Jakiś sygnał, ale co to jest? W wodzie widzę. A, świetny sygnał, super. Kurka. Co to, ktoś zwariował? Co to jest? No nie sądzę, żeby komuś tak ładnie się udało zbić. Wygląda na to, że ktoś oszlifował ten słoik, wyciął tutaj te boki i wrzucił do wody. No super. No dobra, idę dalej. W tamtych miejscach zupełnie nic. Zresztą sporo tych krzaków jest w wodzie i to strasznie utrudnia poszukiwania. Jedyne co, że pogoda dopisuje. Przynajmniej człowiek się zrelaksuje. Jeszcze tak patrzę i trochę się boję po tych krzakach chodzić. Nie wiem, czy... Czy są już kleszcze, czy nie ma jeszcze? Pozdro, Aniu. Jeżeli są, no to już parę zebrałem niestety na sobie, bo sporo tych krzaków tutaj przeszedłem. Jeżeli są, to już coś mam. O kurczę. O, to chyba najlepsze miejsce z tych wszystkich, jakie widziałem. Może kurczę tu coś. Wcześniej nie włączałem się, znalazłem jeden ciężarek wędkarski, ale już go
gdzieś zgubiłem po drodze. No i tak jak mówiłem, nic, śmieci. Tragedia. No i cóż, na tym kończę tą nierówną walkę. Niestety dzisiaj totalna porażka. Dziwna woda, rzeczywiście coś tutaj dziwnego się w niej dzieje, bo są takie miejsca, gdzie tego żelastwa, tego złomu jest multum, a później się idzie długo i nic. Myślę, że to może jakieś pozostałości po tym ośrodku wczasowym, może jakiś tam pomost był rozebrany, jakieś metalowe elementy, to wszystko na ziemi, jakieś śruby to leży, ale nie chcę się kopać, bo naprawdę sygnały są beznadziejne. No cóż, pomału zbieram się do samochodu. Czasami wraca się z tarczą, czasami wraca się na tarczy. Ja dzisiaj kompletnie przegrałem. No niestety nic ciekawego nie znalazłem. Z takich rzeczy, których nawet nie filmowałem, to była taka duża łuska, ale to chyba od rakiety takiej tej sygnalizacyjnej. Dodatkowo znalazłem jeden ciężarek wędkarski. Co tam jeszcze? No i ten kawałek łyżki starej, podejrzewam, że z wyposażenia ośrodka. Mam nadzieję, że nie będziecie się ze mnie śmiali, ale generalnie jest totalna lipa. W sumie jedyna dzisiejsza korzyść z wyprawy to dotlenione płuca. Pogoda jest rewelacyjna, bardzo ciepło. Mimo wszystko jestem zadowolony. Spaliłem znowu trochę kalorii. Przy moim stanie zdrowia zawsze się to przyda. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. W sumie to cały czas ciągnęło mnie w to miejsce. Oglądałem sobie na mapie, sprawdzaliśmy stare zapiski w internecie na temat tego miejsca. Myślałem, że skoro tutaj były dwa ośrodki wczasowe, to coś jednak tam pozostało. Niemniej, jak widać, nic z tego nie wyszło. Mimo wszystko jestem zadowolony. To tyle na dzisiaj. Witajcie, przyjaciele, w drugiej części filmu. Jak widać, połowy wykrywaczy metalu w jeziorze zupełnie się nie udały. Zasadniczo nic z tego nie wyszło. Trochę śmieci, lepiej tego w ogóle nawet nie pokazywać. A dzisiaj zmierzam w zupełnie innym kierunku. Dzisiaj pojadę do kanału portowego w Gdańsku. Mamy już początek kwietnia. Spróbuję złowić trochę śledzi. Jestem już na miejscu. Na szczęście za dużo wędkarzy nie ma. Miejsce się znajdzie. Akurat śledzie za dobrze nie biorą. Widziałem, że mają pojedyncze sztuki, ale może chociaż na potrzeby filmu jakiś się skusi na moją wędkę. Zobaczymy. Zanim jeszcze zacznę łowić, pokażę wam mniej więcej, jak wygląda przynęta na te śledzie, więc trzeba mieć oczywiście po pierwsze taki ciężarek na końcu żyłki. No i do tego dozwolonych w Polsce jest 5 haczyków. Więcej nie można mieć, musi być taka ilość, ponieważ za każdy dodatkowy haczyk, jeżeli jest założony na wędkę, jest bardzo duża kara, lepiej nie płacić tego. Zresztą śledzie od niedawna też mają wymiar ochronny, to jest chyba 16 cm. No i więcej niż wiadro, czyli około 10 kg złowić nie wolno dziennie. Zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj złowić chociaż kilka. Wiadra nie potrzebuję, ale trochę śledzia na święta by się przydało. W końcu jakiś chociaż jeden jest. No tak. I da radę, nie? Spadnie? Nie spadnie, tak.
Jeden boczniak, jeden klasyk. Trzeci i czwarty. Teraz zaczęło brać, to statek przepłynie, jak zamieta. Tym razem 3 sztuki. Boczniak. Tak, 2 klasyki, 1 boczniak. Te za bok to widzę, te samice chyba. No proszę. 1, 2, 3, 4. A ty masz 4 haczyki? 4, tak? 5. Czyli jednego brakowało. By był komplet. No i słuchajcie, ja już jestem po zawodach, można powiedzieć. Troszeczkę dzisiaj śledzie brały. Może nie ma takiej rewelacji. Nie jest tak jak kiedyś, że tam za każdym razem 5 śledzi się wyciąga z wody naraz. No ale zobaczcie, no, na kolację wystarczy. Tyle udało mi się dzisiaj złowić. A muszę wam powiedzieć, że takie śledzie prosto z wody i na patelnie usmażone, naprawdę coś pysznego. Troszeczkę język mi się plącze, bo zmarzłem, no jest strasznie silny wiatr od morza. No ale i tak wytrzymałem 2 godziny. Jestem zadowolony. W domu będzie obieranie tych ryb, smażenie, no i zjedzenie ze smakiem na kolację. To tyle z tego łowiska.